Dzień dobry Państwu. Zdaję sobie sprawę, że większość z Was jest teraz zajętych pracą zawodową lub innymi obowiązkami. Być może to nagranie będziecie oglądać w godzinach wieczornych. Do tego także zachęcam. Postaram się także utrzymać taką regularność pewną w nagrywaniu tego typu krótkich komentarzy, najczęściej politycznych, w ciągu dnia, które potem możecie tworzyć w godzinach wieczornym, gdy do domu wrócicie, gdy ten czas, na przykład wracając z pracy do domu, będziecie mogli także opalić sobie tego typu nagrania w swoich samochodach, na przykład, albo nie wiem, w komunikacji miejskiej. Właśnie widziałem, jak dla Radia Z Szymon Hołownia stwierdził, że elity na całym świecie jeżdżą komunikacją miejską, nie jeżdżą samochodami. Bo tam Romanowski zapytał go, no, czy zwykły Polak będzie mógł sobie pozwolić na to, aby kupić sobie drogi samochód elektryczny. Na co stwierdził Hołownia, że elity na całym świecie jeżdżą komunikacją miejską. No, koń by się uśmiał. Szanowni Państwo, przejdźmy do sprawy najważniejszej. To jest sprawa z 1 stycznia bieżącego 2023 roku. Przejdźmy na wschód, za Bug, na Ukrainę, dokładnie na początek do Lwowa. Tam, szanowni Państwo, we Lwowie już po raz kolejny pod pomnikiem Stepana Bandery na placu Kropiwnickiego odbyły się uroczystości upamiętniające tego zbrodniarza, inicjatora i realizatora także ukraińskiego ludobójstwa na Polakach na Kresach Wschodnich. Na terenie Małopolski Wschodniej, Zamojszczyzny, Podkarpacia i pierwszy etap to był oczywiście Wołyń. Ukraińcy niejednokrotnie podnoszą, że w czasie od 1941 roku przez następne lata w Sachsenhausen w obozie koncentracyjnym przebywał Stepan Bandera. Był na lepszych warunkach tam traktowany, nie był tam traktowany jak zwykły więzień, to jest pierwsze. I po drugie, w trakcie samej wojny ta machina ludobójcza, ona była napędzona już przez niego w latach 30. w okresie działalności terrorystycznej na terenie II Rzeczpospolitej Polskiej. O tym także we wprowadzeniu w pierwszym tomie mojej najnowszej książki Państwo przeczytacie. Możliwie w sposób skondensowany tę sprawę opisuję i potem przejdziecie do kwestii wspomnień tych godzin, kilkudziesięciu godzin wspomnień, które już są dostępne w aplikacji wprawo.tv. Wprawo TV dostępna jest choćby przez Google Play. Tam, szanowni Państwo, w dniu wczorajszym we Lwowie odbyły się uroczystości, które, jak czytamy na Radiu Swoboda, przedstawiciele władz i społeczeństwa złożyli kwiaty pod pomnikiem przywódcy OUN. Duchowieństwo zaś modliło się za Ukrainę. I dalej, Mykoła Posiwnych, przedstawiane przez rozgłośnie jako historyk i badacz dziejów OUN i UPA, powiedział: teraz w aktywnej fazie wojny rosyjsko-ukraińskiej Rosja tworzy kolejny mit o Banderze. Wróg sprowadza wszystko do tego, że każdy Ukrainiec jest banderowcem. Niestety, wielu ludzi na Ukrainie nie zna Bandery, wszystko sprowadzając do piosenki Ojcze nasz Bandera, czyli Batko nasz Bandero. Kojarzenie Bandery z wojną uaktywnia się w takim momencie. A Bandera jest symbolem walki wyzwoleńczej, niezależnie od tego, czy obywatele są za nim, czy przeciwko niemu. I dalej, cytując słowa Mirosława i Haliny Goworuchichów: co roku 1 stycznia przychodzimy pod pomnik Bandery, chcemy oddać hołd Ukraińcowi, który jest uniesieniem duszy. Uwaga! Zbrodniarz ludobójca Stepan Bandera przez Ukraińców jest nazywany uniesieniem duszy i podkreślają nawet w ukraińskich mediach, w Radiu Swoboda, że ten mit banderowca, Bandery, zbrodniarzy cały czas jest budowany i na tym micie buduje się ukraińską tożsamość. Szanowni Państwo, nie jest to tylko niebezpieczeństwo dla krajów sąsiednich, dla tych zwłaszcza krajów, do których obywatele Ukrainy zjeżdżają, ale jest to także wielkie niebezpieczeństwo dla społeczności ukraińskiej, która karmiona jest kłamliwym mitem, która kłamiona jest, karmiona jest, przepraszam,
gloryfikacją wyjątkowego zbrodniarza, człowieka, którego na równi winniśmy postawić wraz z Józefem Stalinem i Adolfem Hitlerem, który co prawda na tak wielką skalę nie mordował Polaków, wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że nie miał tak szerokich kadr, jakie miała III Rzesza i jakie mieli stalinowcy, bolszewicy. Jednak co jest istotne podkreślenia, gdyby kadry banderowskie, UPA i ON były tak wielkie, jak chociażby III Rzesza miała, to na Polsce nie pozostałby kamień na kamieniu, a Polacy zostaliby rozjechani, brzydko mówiąc, jak, nie wiem, jak walcem, po prostu jak walcem. Ten Holokaust miałby o wiele większą skalę. I taki człowiek jest nazywany jak Stepan Bandera, jest nazywany uniesieniem duszy. Nie tylko ci uczestnicy tej manifestacji w takim tonie się wypowiedzieli. W takim tonie wypowiedział się także mer Lwowa, Andrii Sadowy. Andrii Sadowy na swoim Facebooku napisał słowa następujące. Biografia Stepana Bandery to opowieść o niezłomności. Więzienia, obozy koncentracyjne, prześladowania, to wszystko było w jego życiu. Tutaj na marginesie dodam, jest to bajka ukraińska o Banderze, jakoby ten cierpiał wielkie katusze. Wyjaśniam to bardzo szeroko w mojej najnowszej książce, która już do Waszych rąk niebawem dotrze. Na czym ta bajka polega? Dlaczego Ukraińcy już przed wojną budowali mity Bandery jako superhero, jako wielkiego bohatera, który straszne procesy, w których był oskarżany, przechodził z dumnie podniesioną głową, był oskarżany za działalność terrorystyczną na terenie państwa polskiego już przed wojną i skazany był pierwotnie na karę śmierci, która potem w amnestii została zmniejszona. I dalej czytamy. Swoje przekonania nosił jednak z podniesioną głową. Na przykładzie Bandery dorastało nowe pokolenie, które poszło walczyć z nową moskiewską hordą. Pokolenie zwycięzców, chwała Ukrainie. Tutaj macie, szanowni państwo, kolejny dowód na to, że mimo trwającej wojny, mimo iż, jak wielu twierdziło, w miejsce banderowców wskoczą współcześni żołnierze ukraińscy walczący z Rosjanami, Ukraińcy dozbrojeni przez Zachód, jest wręcz inaczej. Cały czas buduje się narrację o Ukrainie w oparciu o to, co wydarzyło się te niecałe 80 lat temu na Wołyniu, na Kresach Wschodnich. I Ukraińcy niejednokrotnie podnoszą, przecież my nie wychwalamy Bandery za to, że mordował Polaków, ale za to, że walczył z bolszewikami, z Sowietami. Szanowni Państwo, na tej samej zasadzie neonazistowskie bojówki niemieckie mogą stwierdzić, no chwilkę, ale my przecież nie wychwalamy austriackiego akwarelisty za to, że ten walczył z Polakami, że mordował Żydów, ale gloryfikujemy go dlatego, że ten prężnie walczył z komunizmem, z marksizmem, który jest niesamowicie niebezpieczny. Istna manipulacja nie może na fragmentarycznie ujmować w tego typu kwestiach, w tak zwanej polityce historycznej, wybranych fragmentów tylko z życia konkretnych przywódców, liderów, w tym momencie, w tej sytuacji formacji zbrojnych, ale należy spojrzeć na całą sylwetkę holistycznie. Stepan Bandera to był zbrodniarz, Stepan Bandera to był ludobójca, który rozkręcił tę ludobójczą machinę. To jest człowiek, który do dnia dzisiejszego, za którego do dnia dzisiejszego społeczność ukraińska nawet już nie tyle nie przeprosiła, nie dokonała ekspiacji, ale nie odcięła się od tych zbrodni, których ten dopuścił się swoimi rękami lub rękami swoich żołdaków. Proszę Was o minutę przerwy, muszę pójść po ładowarkę.
Moi drodzy Państwo, często podnoszony jest taki zarzut, że kwestia banderyzmu to jest tylko kwestia zachodniej Ukrainy. Nic bardziej mylnego. To jest wierutna bzdura, którą niestety podnoszą także prawicowi publicyści w Polsce, publicyści, których posądzalibyśmy w pierwszej kolejności o walkę o prawdę w kwestii kresowej, mówiąc zupełnie ogólnie, o upamiętnianie pomordowanych Polaków i tych, którzy przeżyli. Jest to wierutna bzdura. Kwestia banderyzmu to jest kwestia niemalże całej Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to ukraiński parlament uchwala rezolucje dotyczące banderyzmu. A o ile mnie wiedza nie myli, to ukraiński parlament nie obejmuje swoją władzą tylko i wyłącznie zachodniej Ukrainy, ale także i północ, południe, a także i wschód. Zatem, jeżeli ktoś mi jeszcze raz powie, że kwestia banderyzmu to jest tylko kwestia Tarnopolszczyzny, obwodu tarnopolskiego i obwodu lwowskiego, Lwowszczyzny, to niech, delikatnie rzecz ujmując, puknie się w głowę. Banderyzm rozlewa się po całej Ukrainie. Oczywiście są grupy społeczne zwykłych Ukraińców, którzy z banderą nie chcą mieć nic wspólnego. I Bogu niech będą dzięki za takich ludzi. Jednak nie da się ukryć, że system edukacyjny i popkultura na terenie całej Ukrainy budowana jest w tym zakresie polityki historycznej na micie Bandery, o którym Państwu już wspominałem, cytując uczestników tej haniebnej uroczystości ze Lwowa z placu Kropiwnickiego pod pomnikiem Bandery, a także wskazałem Państwu, nawiązując do rezolucji Parlamentu Ukraińskiego upamiętniającego Ukraińską Powstańczą Armię, iście zbrodniczą, a także i samego Stepana Bandera. Na profilu oficjalnym ukraińskiego parlamentu pojawił się wpis jednego z parlamentarzystów z portretem Stepana Bandery oraz z napisem, z cytatem ze słów lidera Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a potem Ukraińskiej Powstańczej Armii, Stepanem Banderą. Kiedy ludzie wybierają chleb między chlebem a wolnością, ostatecznie tracą wszystko łącznie z chlebem. Jeżeli ludzie wybiorą wolność, będą mieli chleb wyhodowany przez siebie i nikt im go nie zabierze. Szanowni Państwo, to są słowa Stepana Bandery. Stepan Bandera, tak, podkreślę raz jeszcze, jest cytowany na profilu, szanowni Państwo, momencik. Na profilu ukraińskiego parlamentu. Tam cytowany jest zbrodniarz. Ja Państwu wspomniałem, że Bandera był przywódcą UPA. No, był Bandera przywódcą UPA jako przywódca ONB, które w pewien sposób wchłonęło tę UPA, tak? Oni tworzyli jedną całość, jednego kolosa. Nie będę teraz chodził tutaj w specjalne szczegóły. Tak, prawdziwą tezą jest stwierdzenie, że Bandera to przywódca dla UPA, dla ONB i dla UPA. Moi drodzy, tutaj teraz pojawiają się różne głosy ze strony polskich polityków, że te słowa należy także potępić. Cieszę się bardzo, że takie słowa padają. Tylko ja pytam, gdzie byli 2 miesiące temu, 5 miesięcy temu, 8 miesięcy temu, gdy każdego, kto podnosił tę kwestię, oskarżano o putinizm, o agenturalność, o działanie w niesłusznej sprawie, gdzie byli ci, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mówili, że każdy, kto rzekomo wojuje Wołyniem, czyli podnosi kwestię Wołynia,
w dobie wojny ukraińsko-rosyjskiej, rosyjsko-ukraińskiej, jest po prostu, delikatnie rzecz ujmując, osobą niegodną. Nawet po prawej stronie tacy politycy się pojawiali. Szanowni Państwo, żadna wojna, żadne darmowe publiczne toalety, darmowa komunikacja miejska, jedzenie, noclegi i szeroko zakrojona pomoc nie zmienią tego podejścia strony ukraińskiej do kwestii banderyzmu bez stanowczości ze strony państwa polskiego. Jeżeli my nie będziemy stanowczy i konkretni i nie będziemy publicznie stawiać sprawy jasno, albo Bandera, albo współpraca z nami, albo Bandera, albo wejdziecie do tego przedsionka europejskiego, albo Bandera i albo nas przeproście i będziemy mogli dalej współpracować i myśleć o jakiejś współpracy, oczywiście w połączeniu z zadośćuczynieniem i z ekshumacją tych naszych rodaków, którzy do dnia dzisiejszego nie doczekali się katolickiego pochówku. I te wydarzenia, Szanowni Państwo, proszę byście powiązali z wydarzeniami z Drezdenka. Tam pani burmistrz Drezdenka, Karolina Piotrowska, przekazała Andriejowi Staruchowi, czyli burmistrzowi z monasterzysk ukraińskich, autobus wypchany jedzeniem. Autobus, który został sfinansowany przez polskich podatników z pieniędzy samorządowych tam na miejscu. Tymczasem burmistrz ukraiński monasterzysk z obwodu tarnopolskiego to jest człowiek, który chętnie publikuje sobie zdjęcia na tle z portretem Stepana Bandery, z tym sztandarem ze Stepanem Banderą, zaś na uroczystościach wszystkich lokalnych pojawiają się czerwono-czarne flagi, także podczas uroczystości szkolnych. I ten Andrii Staruch przemawia i uczestniczy w obchodach ukraińskiej powstańczej armii i z tymi zbrodniarzami, starymi dziadami z UPA, robi sobie zdjęcia. Na jego ręce pani burmistrz Drezdenka z województwa lubuskiego, Karolina Piotrowska, przekazała autobus z jedzeniem. I ktoś powie, no panie Jacku, ale przekazała społeczności, a nie przekazała samemu burmistrzowi. Po pierwsze przekazała przez ręce tegoż burmistrza, a po drugie na terenie monasterzysk kult UPA ma się w najlepsze. Co więcej, on cały czas wzrasta, tak jak słyszeliście chociażby w wypowiedziach uczestników tej uroczystości z okazji 114. urodzin Stepana Bandery we Lwowie. Szanowni Państwo, tam ten kult zbrodniarzy wzrasta. Wyobraźcie sobie, że w jakimś małym rejonie niemieckim jest burmistrz, który wielbi austriackiego akwarelistę i chętnie spotyka się z byłymi działaczami, delikatnie ujmijmy to, NSDAP albo SS. I przybija im piątki, cieszy się, że są, robi sobie z nimi zdjęcia. Czy godnym by było, gdyby jakiś polski burmistrz, samorządowiec współpracował i dążył do współpracy z taką gminą? Nawet gdyby tamta gmina w jakiś sposób była częścią kraju, w którym jest ogłoszona wojna? No, wydaje mi się, że nie. Swoją drogą monasterzyska nie są dotknięte bezpośrednio wojną. Zostawmy to na boku. Drodzy Państwo, Europa śpi, gdy banderyzm, gloryfikacja banderyzmu, neonazizmu ma się w najlepsze. Oczywiście, dlaczego tak się dzieje, jakie będą tego skutki, to jest rozmowa na inne nagranie. Co więcej, po przekazaniu tego autobusu pani Karolina Piotrowska wystosowała list intencyjny o współpracy gminy Drezdenko i gminy Monasterzyska,
gdzie burmistrzem, podkreślę, jest Andrii Staruch, który przez media społecznościowe między innymi promuje banderyzm, uczestniczy w uroczystościach upamiętniających ukraińską powstańczą armię, która w sposób wyjątkowo bestialski Polaków mordowała. Także strzałem w tył głowy. Także jak wam kiedyś ktoś powie, że to jest typowo ruska, stalinowska metoda, to nie jest to prawda, dlatego bo na Podkarpaciu Ukraińcy także strzałem w tył głowy Polaków mordowali. Mam na ten dowód, na dowód mam wspomnienia świadków, którzy wspominają, że takich bliskich zostali zamordowani. To będzie w trzecim, w czwartym i w piątym tomie te wspomnienia dotyczące Podkarpacia. Je Państwo przeczytacie. Pani z Drezdenka, burmistrz Karolina Piotrowska, podpisała list intencyjny i teraz po nowym roku ma on być rozpoznawany. Tak? Czy ta współpraca będzie oficjalnie podpisywana między tymi gminami? W jakim kierunku my, Szanowni Państwo, idziemy, jeżeli my zgadzamy się w taki właśnie prymitywny sposób, podpisując listy intencyjne, przekazując jakieś autobusy, nie domagając się przeprosin i odcięcia od ideologii zła? W jakim świetle my siebie stawiamy? My siebie albo nas stawia władza w świetle: Polacy nie mają do siebie żadnego szacunku. Polacy sami siebie nie szanują. Polacy nie szanują swoich przodków. Polacy nie szanują tych, którzy w sposób wyjątkowo drastyczny byli mordowani, jak dzieci nabijano na płoty. Jak wspominają moi świadkowie, te wspomnienia przeczytacie, Szanowni Państwo, wraz z moim wprowadzeniem i komentarzem. Mądrej głowie dość, jeżeli chodzi o kwestię banderyzmu. Temat drugi, który dzisiaj także poruszam, to jest kwestia Sylwestra Marzeń. Temat banderyzmu zostawmy już na boku. Mamy drugi temat, tak zwany Sylwester Marzeń w Telewizji Polskiej. Drodzy Państwo, niebawem wybory samorządowe, a wcześniej wybory parlamentarne. Zwróćcie uwagę, że obóz Zjednoczonej Prawicy dzieli się na dwa obozy. Pierwszy obóz to jest ten obóz Prawa i Sprawiedliwości. To jest obóz, który moglibyśmy określić mianem tego, który obiecał wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej. No, nie wypowiedział tej konwencji. Drugi obóz to jest obóz Solidarnej Polski, który próbuje siebie w mediach społecznościowych i w mediach komercyjnych, w telewizji, w radiu i w internecie zaprezentować jako ten obóz, który stoi i będzie stał na straży konserwatyzmu, który jest pewnego rodzaju taką emanacją konserwatyzmu i idei narodowej. Ten obóz, który ideę narodową szanuje i szanować będzie. To jest Solidarna Polska, z którą moglibyśmy poniekąd, nieformalnie, w jakiś sposób nawet powiązać Roberta Bąkiewicza. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że no, ci drudzy to są tacy konserwatyści, którzy będą stali w obronie rodziny. Tymczasem zawsze, gdy dochodzi do jakichkolwiek głosowań, to Solidarna Polska wraz z Prawem i Sprawiedliwością głosują dokładnie tak samo. To, co dzieje się w związku z tym Sylwestrem Marzeń, to jest taka wrzutka w debatę publiczną. Podyskutujcie. Dla każdego coś dobrego, jeżeli chcesz, by te opaski tęczowe były w przestrzeni publicznej, było tego jak najwięcej. Chcesz zobaczyć, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest na to otwarty? Możesz to zobaczyć. Popatrz na Sylwestra Marzeń. Jeżeli chcesz zobaczyć pewien konserwatyzm i niezgodę na to, popatrz na wpisy Janusza Kowalskiego, popatrz na wpisy Zbigniewa Ziobry, następnie na wpisy Warchoła, tego, który z poparciem Tadeusza Ferenca, już świętej pamięci, w Rzeszowie kandydował i przegrał tam z Fijołkiem. Drodzy Państwo, macie dwa obozy w obozie Zjednoczonej Prawicy. To, co dzieje się w kontekście tego Sylwestra Marzeń, to jest świadomie zaplanowana akcja pod kątem wyborów.
Jeżeli społeczność lewicowa powie na przykład w przyszłości za 2 miesiące, no ale wy przecież nie pozwalacie na jakieś tęczowe symbole w trakcie publicznych wydarzeń, no to ktoś z Prawa i Sprawiedliwości powie, no chwila, przybył Sylwester Marzeń w telewizji polskiej i tam nikt nie protestował. Jak powiedział Kamel prowadzący Sylwestra Marzeń, to było wyreżyserowane, to było zaplanowane. Jeżeli będzie ktoś chciał podważyć decyzję Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, no to w takim wypadku wyjdzie Janusz Kowalski i powie: my to krytykowaliśmy. Tak jak mówią, wiele miesięcy temu my podnosiliśmy, że ustawa segregacyjna jest zła, ale zawsze, gdy dochodzi do głosowania, to zawsze głosują razem, tak samo w kwestiach światopoglądowych i w kwestiach gospodarczych. Tak więc to, co się dzieje w tej kwestii Sylwestra Marzeń, to jest tylko i wyłącznie taki żałosny teatrzyk, i się dziwię, że wielu się tym tematem tak bardzo emocjonuje. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to tyle. Kwestia banderyzmu jest przedstawiona, kwestia Sylwestra Marzeń również przedstawiona. Naprawdę powiem raz jeszcze, podniosę. Dziwię się bardzo mocno, że ten Sylwester Marzeń na ten temat tak wiele osób się po prostu udało nabrać. Przejdę jeszcze na chwilkę do Waszych komentarzy i pytań. Niestety nie widzę teraz tych pytań, które miały miejsce wcześniej. Przy następnych nagraniach postaram się przejść w miejsce, gdzie mam możliwość podpięcia kabla i to nagrywanie będzie na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o jakość wideo. Pani Krystyna Augustyn zamieniła się chyba mózgiem z szympansem, ponieważ twierdzi, że to, co mówię, jest nazistowskie. No, wydaje mi się, że potępianie neonazizmu banderowskiego to jest potępienie nazizmu, a nie jego popieranie. Także Krysiu, proszę cię bardzo, ochłoń, wypij szklankę wody, usiądź wygodnie w fotelu i do tego włochatego przyjaciela swojego podejdź i zabierz to, co twoje. Idziemy dalej. Do Waszych pytań. Admin, wykasuj tę babę Urszulę, bo to Ukrainka. Urszula, przygoda. Weź się za robotę, chłopie, nie pieprz głupot. Pani Ulu, no ja dużo pracuję, muszę panią zasmucić. I Uleńko kochana, niebawem będziesz mogła wziąć do ręki moją książkę. Tytułu ci jeszcze dzisiaj nie podam. Wielotomowe dzieło, tomów będzie 7, ze wspomnieniami świadków ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, jak Ukraińcy w imię tak zwanej samostyjnej Ukrainy nabijali polskie dzieci na płoty, kobiety gwałcili i między nogi wciskali im butelki z benzyną, jak wspomina chociażby świadek Helena Partyka-Czopa, jak bestialsko rozcinali ich na dwoje piłami, jak chociażby księdza Jakuba Jahułę na Zamojszczyźnie. I wierzę gorąco, że po lekturze tej książki zrozumiesz, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby takie dzieło powstało i jak ważne jest to dzieło w dobie banderyzacji, za Bugiem, w dobie gloryfikacji zbrodniarzy. No, chyba że naprawdę zupełnie pobłądziłaś i uważasz, że ludobójca zasługuje na miano bohatera. Zatem, Ulu, proszę, byś zrobiła to, co zaleciłem Krysi. Idź do swojego włochatego przyjaciela i zabierz to, co swoje, spod czaszki. Arkadiusz Kredens, kiedy pan zaczął pisać te książki? Panie Arkadiuszu, od 2019 roku przeprowadzam wywiady. Tak więc proces pisania rozpoczął się w 2019 roku. Przeprowadzanie wywiadów, zbieranie materiałów. I tak, że jestem w posiadaniu kilkuset wspomnień, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Pierwszy tom już jest gotowy, jednak pierwszy będzie publikowany razem z drugim. Zachęcam państwa do
Lektury i kupna moich książek Moja walka o prawdę oraz Polska w cieniu żydostwa, które także no, obalają tę narrację głównego nurtu w kwestiach wiadomych. Książka jest dostępna na sklepie myślnikwprawo.pl i cieszę się, że Państwu te książki także się podobają, bo wiem, że się podobają i wielu myślenie udało mi się w ten sposób zmienić. Zachęcam do wsparcia także mojej działalności jacekmiedlar.pl / wsparcie. Będę Państwu bardzo wdzięczny. Pani Ula już się troszkę wyciszyła. Myślę, że takim spokojem i merytoryką do jej głowy w jakimś stopniu dotarliśmy. Kłaniam się Wam bardzo nisko. Obiecuję, że następnym razem będzie też jedno nagranie, nie w dwóch częściach. Raz jeszcze dziękuję i proszę o wsparcie mojej działalności oraz zachęcam do kupna moich książek. Wracam do tworzenia drugiego tomu książki ze wspomnieniami świadków ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Pan Mirosław pyta, czy powstanie film dokumentalny o wspomnieniach na Wołyniu. Jest kilkadziesiąt godzin wywiadów w aplikacji Wprawo TV ze wspomnieniami świadków. Nie mam zamiaru ciąć na małe fragmenty tych filmów. Nie stać mnie na powstanie filmu dokumentalnego. No chyba, że ktoś mi zasponsoruje i w języku polskim i ukraińskim taki film powstanie. Z tych materiałów, które już zebrałem, myślę, że byłoby to jak najbardziej zasadne. Jednak ja na razie zajmuję się pisaniem książek, na czym się znam i na montowaniu i zbieraniu tych wywiadów, które już publikuję. Są one dostępne. Zachęcam do oglądania. I co? Do zobaczenia. Zostańcie Państwo z Bogiem. Cześć i dzięki za obecność.